Już dzisiaj mamy 10, proszę Państwa, 10 lipca 2000 po prostu 16 roku, bo mi się już chciało powiedzieć, że 17. No i tutaj, proszę Państwa, jak jesteśmy w Warszawie, to warto powiedzieć, na czym polega w ogóle prawosławie, bo ludzie tutaj nie wiedzą. Warszawa mówią ogólnie, no, że jest moherowa, raczej, że w nic nie wierzą. Pomimo tamtych kościółków chodzą, modlą się pod figurą. Proszę Państwa, na czym polega prawosławie? Prawosławie, jak na grabarce się jest, czy w Anglo-Ameryce Białystok stąd, bo tutaj jest Saska, to tam jak zbierają na klasztor w Jabłecznej, to zbierają na klasztor w Jabłecznej. Tam nie ma czegoś takiego jak kołchoz, że jak tutaj te moherowe się zbiorą, siedzą w kołchozie, to gadają o wszystkim. Mydło i powidło Warszawa. Jak żebrzą, to na wszystko. Tam nie ma czegoś takiego. Tam jest konkretna potrzeba i jak chcesz, to możesz wspomóc, a jak jesteś niepotrzebny społecznie, tak jak ten Breżniew, co i ta Ala, i ci inni nie mają ani grosza przy duszy, no to niech się wypchają. W wyniku szczytu sojuszu w Warszawie Żydzi i Polacy uczcili pamięć ofiar pogromu Żydów w Jedwabnem. Syn Osamy Bin Ladena grozi Stanom Zjednoczonym zemstą. NATO chce powstrzymywać nieistniejące zagrożenie ze wschodu, to komentarz rosyjskiego MSZ do wyników szczytu sojuszu w Warszawie, wbrew obiektywnym interesom podtrzymania pokoju i stabilności w Europie i konieczności zespolenia potencjałów wszystkich odpowiedzialnych graczy międzynarodowych w przeciwdziałaniu wyzwaniom realnym, a nie wymyślonym. Sojusz koncentruje swe wysiłki na powstrzymywaniu nieistniejącego zagrożenia ze wschodu, głosi oświadczenie opublikowane na stronie internetowej rosyjskiego resortu. A zdaniem gości programu Wybory w Toku, reakcje Moskwy na wyniki szczytu, zwłaszcza wzmocnienie wschodniej flanki, nie są zbyt ostre, bo Rosja się ich spodziewała. Wawrzyniec Zakrzewski. Paweł Kowal, wiceminister spraw zagranicznych w pierwszym rządzie PiSu, podkreślał, że oświadczenia wydawane przez Kreml w tej sprawie były bardzo koncyliacyjne. Mówimy, przyglądamy się uważnie, obserwujemy. Nie było ataków, dlatego też, że zbliża się Rosja-NATO. Taka rada Rosja-NATO, która się zbierze, to dla Rosji była pewna koncesja, którą na to poczyniło. Poza tym, jak dodał europoseł SLD i były wiceminister obrony narodowej Janusz Zemke, Rosjanie są realistami. Dobrze wiedzą, że powiedzmy sobie, gdybyśmy tutaj policzyli te wszystkie siły, czyli polskie, no, litewskie, łotewskie, powiedzmy sobie, że mamy gdzieś potencjał około 30-40 tysięcy no, żołnierzy, a z drugiej strony stoi wielki zachodni okręt wojskowy, który ma między 250 a 300 tysięcy. Dlatego dodatkowe siły NATO w Polsce i krajach bałtyckich nie stanowią dla Rosji żadnego zagrożenia. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM. Wspólna modlitwa i odczytanie imion zabitych. W ten sposób blisko 100 osób, Żydzi i Polacy, uczcili w Jedwabnem pamięć ofiar pogromu sprzed 75 lat. Tak samo to jest, mamy obowiązek pamiętać tragedię 75 lat temu. My mamy też obowiązek pamiętać, jak było tutaj codziennie przez wiele wiek. Żyd, nie Żyd, żyjący razem. Mieszkańcy ulicy Przestrzelskiej, Jakub Blumer, lat 31, handlarz naftą, z żoną Rachel, lat 31, i córką Leą, lat 5. Według ustaleń śledztwa Instytutu Pamięci Narodowej 10 lipca 1941 roku w Jedwabnem grupa polskiej ludności zamordowała z inspiracji Niemców to najmniej 340 żydowskich sąsiadów. Większość z nich, kobiety, mężczyźni i dzieci, została po zamknięciu w stodole spalona żywcem. W lipcu 1941 roku do pogromów doszło też w innych okolicznych miejscowościach, m.in. w Radziłowie i Wąsoczu. Syn Osamy Bin Ladena grozi Stanom Zjednoczonym zemstą. Przywódca Al-Kaidy zginął z rąk komandosów USA w 2011 roku w Pakistanie. Na trwającym ponad 20 minut nagraniu Hamza Bin Laden zapowiada, że globalna walka przeciwko Stanom Zjednoczonym nadal będzie się toczyć. Dodał, że nie chodzi o osobistą zemstę, ale pomszczenie wszystkich tych, którzy bronią islamu.
wielkie odliczanie do finału Euro to już dziś wieczorem. Francuzi trenują w komplecie i w ciszy, a Portugalczycy otwarcie mówią, że chcą sprawić niespodziankę. Trener Fernando Santos uważa, że to Portugalia powinna wygrać. Cristiano Ronaldo mówi, że trzeba mierzyć wysoko, więc rzuca wprost. Zdobędziemy Mistrzostwo Europy. Wszystko jednak przemawia za Francuzami. Od statystyk po samą grę na tym turnieju. Ale trójkolorowi mają też słabe punkty, zauważa Michał Zachodny ze Sport.pl. To Francuzi muszą rozgrywać dłużej, no i będzie piłkę, dominować. Państwa, i właśnie wtedy wywóz karabów. No tak. W tych momentach przejścia jak zamieszki będą obrony, straszne. Co mogą wykorzystać Portugalczycy, bo skoro Portugalczycy oddali piłkę przypuszczał, że tym bardziej będą internet wymyślał, na to, prawda? Francuz w finale. No, że wielki finał o 21:00 na Stade de France. Lider Tour de France Chris Froome ukarany grzywną za uderzenie kibica. Chodzi o incydent podczas wczorajszego etapu, zakończonego zresztą zwycięstwem brytyjskiego kolarza. Froome mocno zdenerwował się na fana w koszulce piłkarskiej reprezentacji Kolumbii z flagą tego kraju w ręku. Kolarz wyjaśniał, że nie ma nic przeciwko temu państwu. Przeszkadzało mu jednak, że kibic biegł obok jego roweru z trzepoczącą flagą i obawiał się, że może dojść do wypadku. Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych odrzuciło wnioski blisko 70 rosyjskich sportowców o dopuszczenie ich do startu w Igrzyskach Olimpijskich w Rio. Poinformował o tym szef Rosyjskiej Federacji Lekkoatletycznej Michał Butow. Dodał, że jest zaskoczony, iż stowarzyszenie podjęło decyzję, nie czekając na orzeczenie Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu. Rosyjski Komitet Olimpijski odwołał się do tej instancji od decyzji Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych, które wykluczyło ją ze startu w Rio po ujawnieniu skandalu z nielegalnym dopingiem. Póki co na Igrzyskach w Brazylii wystąpią tylko dwie rosyjskie lekkoatletki, ale pod neutralną flagą. To Daria Kliszina i Julia Stiepanowa. Wcześniej jednak musiały potwierdzić badaniami w zagranicznych laboratoriach, że nie stosowały niedozwolonych środków. Pogoda. Na północy deszczowo, na północnym zachodzie burze, a nad resztą kraju przeważnie słonecznie. Na termometrach od 22 stopni w Trójmieście, przez 25 w Warszawie, Lublinie i Toruniu, 26 w Krakowie, 27 w Poznaniu, Szczecinie i Gorzowie, do 28 we Wrocławiu. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby Langström Extra. Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Proszę Państwa, zanim zaczniemy nasz cotygodniowy program z cyklu Dość Przemocy, dwa słowa o tym, co jeszcze Państwu proponuję w to dzisiejsze popołudnie. O godzinie 16:00 program z cyklu Na Kłopoty Kolińska. Tutaj proszę Państwa, najlepiej na te kłopoty, na te problemy odpowiedział Mikołaj Rej, z tym, że to było już bardzo dawno, to tym lepiej, że znowu nastanie nędza, kiedy czas przyjdzie na księdza, a gdy chodząc snopki przewraca, a co tłuszczej kopy maca, wnet masz urzędnika z niego, choć tobie nie trzeba tego, natknieć wieszkę, kopie w rogu, nie mnie to dasz, synku Bogu, potem bierze po kolędzie, w każdym kącie dzwonić będzie i na ołtarzu pisze iluminare, a ty chłopku dare, dare. Czyli widzicie Państwo, wszędzie wlezie, wszystkiego chce, zabiera, co tłuszczej kopy maca. Także widzicie Państwo, tutaj Warszawa nie zna prawosławia. Nawet wtedy, kiedy w roku 966 tutaj Polska przyjmowała chrzest, no, Mieszko I, książę, dwór, wszyscy poprzez trzykrotne zanurzenie w wodzie, ale pogrążenie całkowicie, bo to słowo baptizo oznacza pogrążenie. Oni po prostu nawet nie zdawali sobie sprawy z tego, że w roku, w XI wieku utworzy się wiara prawosławna, ale tutaj nie było tej wiary prawosławnej, tu jest wiara taka słowiańska. Przyłączyli się do kościoła rzymsko-łacińskiego, przyłączyli się do kościoła rzymsko-katolickiego. No to więc to, co Rej pisał, to odnośnie wiary rzymsko-łacińskiej. A prawosławnych tutaj to nawet w Warszawie nie ma. Co to jest? Co to jest? Dlatego Państwu mówię, że jak pojedziecie Państwo do Anglo-Ameryki Białystok i stamtąd do Puszczy Białowieskiej i dalej stamtąd na Mazury, bo
tutaj do Mazur, stąd to ze 300 kilometrów, strasznie daleko, stąd, z Warszawy, z Polski, a do Mazur, to tam Państwo byście dopiero zobaczyli, na czym polega religia prawosławna, na czym to prawosławie w ogóle polega. Buziaczki i proszę jeść kaczki. Czyli, że tam nie żebrzą, proszę Państwa, jak tutaj i zawsze i wszędzie, na stojąco, na siedząco, na leżąco, na wisząco, na biegnąco, na wrotkach jadąco, prawda, z wyciągniętą ręką, czy autorytarnie te miliardy też żebracy wyciągnęli tutaj z Polski i myślą, że są książęta. A ja, umarł pijak, ale pan, a jak się nachla, to myślą, że pan. I tak samo jak się nachla i tak samo jak się nie nachla, to dziadyga żebrze tutaj w Warszawie. Tutaj niczym się nie odkręci, proszę Państwa, sprawy. Biblia jest, sprawa jest, czytać trzeba, a ten, kto nie czyta, nie wprowadza w życie wszystkiego tego ze Słowa Bożego, no to każdy człowiek osobiście przed Bogiem Jahwe, przed Bogiem Jehową w odpowiednim czasie będzie odpowiadał. Ciotka za ciebie nie będzie odpowiadała, wujek za ciebie nie będzie odpowiadał. Także czy szeroka droga, czy wąska droga, tutaj w ogóle nie o to chodzi, bo mówią, a czemu was tak mało, a czemu was tak mało? No, a teraz mówią, że są świadkami, a teraz mówią, że są prześladowani, tylko że coś nie wiadomo czyimi świadkami. Bo jak krzyczę na ulicy i nie wypowiem imienia, to dana osoba, która ucieka, się nie odezwie. No bo co? No bo nie ma imienia, a to trzeba... Bóg ma imię, Jahwe, Jahwe. Gdzie to? Chodziło o to, żeby sąsiedzi nie dowiedzieli się o naszych sprawach. Nie daj Boże, coś ci strzeli do głowy, jeszcze wystąpisz w telewizji. Oczywiście Haczkow wystąpiła potem w telewizji, ale to bardzo pokazuje specyfikę przemocy seksualnej wobec dzieci, szczególnie jeśli ma miejsce w rodzinie. To znaczy, jakby całe środowisko, otoczenie najczęściej reaguje tak, że próbuje tą kwestię zamieść pod dywan i właściwie uciszać ofiarę. I de facto po prostu chronią zazwyczaj sprawcę przed jakimikolwiek konsekwencjami. Czy wiemy coś więcej o takich ogólnych mechanizmach przemocy seksualnej wobec dzieci, szczególnie tej, do której dochodzi w rodzinach? Ja się odniosę do tego, co pan zacytował z tej książki, bo to jest bardzo dobry przykład właśnie takiego uwikłania w przemoc, które dotyczy nie tylko ofiar, ale również wszystkich pozostałych osób w rodzinie. W tym również bardzo często matki. Ja się wielokrotnie spotykam z taką sytuacją i zresztą tak trochę też i sama dla siebie jakoś rozumiem, że sytuacja matki, która dowiaduje się o tym, że jej dziecko jest wykorzystywane seksualnie przez męża czy przez partnera, jest naprawdę nie do pozazdroszczenia. W takim sensie, że po to, aby dziecku udzielić pomocy, prawda, żeby zatrzymać tą przemoc przede wszystkim, należy dziecku uwierzyć. To jest podstawowe, co należy dziecku się. I teraz matka, która dowiaduje się, że jej dziecko jest wykorzystywane seksualnie, musi trochę się opowiedzieć albo po stronie dziecka i wtedy jest w stanie dziecku uwierzyć, jakby przyjąć całą tą sprawę i podjąć jakieś działania, albo musi, czy podejmuje decyzję, że jednak chroni swojego partnera życiowego, tak, czy tam męża. To jest takie trochę taka sytuacja, w tym sensie nie to pozazdrośnie, że trzeba się opowiedzieć po stronie dziecka, po to, żeby dziecko mogło dostać pomoc. W praktyce wychodzi to bardzo różnie, tak jak tutaj cytował pan z tej książki, że bardzo często ten poziom uwikłania, takiego strachu, co powie świat, prawda, dalsza rodzina, często sąsiedzi, a często tak to jest nie do uwierzenia dla samej kobiety, jest, wszystko to składa się na to, że kobieta niestety wątpi w to, że to jest prawda, nie do końca daje wiary, nawet jak deklaratywnie tak mówi, to tak gdzieś w głębi serca bardzo często jest dużo wątpliwości, które powodują, że się nie podejmuje działań, żeby pomóc dziecku jakkolwiek. Specjaliści podkreślają, że jakby jednym z takich czynników, który przyczynia się do przemocy w rodzinie, ale też do przemocy seksualnej wobec dzieci, jest taki skrajny patriarchalny model rodziny. To w tej
W tych dwóch książkach autorka podkreśla, że właściwie matka była bezwolna i sama była katowana przez swojego męża i właściwie uciekała z domu, często zostawiając swoje córki i syna na pastwę ojca, więc trochę jest, znaczy jeśli dobrze rozumiem, trochę jest tak, że w takim modelu, gdzie dajemy prawo głowie rodziny, czyli zazwyczaj mężowi na to, żeby miał władzę absolutną nad wszystkimi członkami rodziny, umożliwiamy takie zachowania, jeśli wszyscy właściwie się zgadzają co do tego, że nie można nikomu o tym opowiedzieć i właściwie jest niewyobrażalne, żeby to zgłaszać na policję. Tak, tu mówi pan o bardzo dużej grupie rodzin, właśnie kazirodczych, tak się mówi o rodzinach, gdzie występuje wykorzystywanie seksualne, że matka również sama doznaje przemocy. No i jakby tak popatrzeć na to, że jeśli kobieta sama... No ale jeżeli matka krzyczy na syna, no to kto mądrzejszy, matka czy syn? Jeżeli ludzie, proszę państwa, wrzeszczą, kłócą się w domu, matka krzyczy na syna, jak to na kurczaczka, bo ludzie to już jak zgadzieli, to już bardzo trudno to odkręcić. To niestety, to są złe wzorce, wcześniejsze, złe wychowanie, z dziada, pradziada, wrzask, krzyk, mało psychologii, mało zrozumienia. Dzisiaj dużo się dobrego pod tym względem dzieje, dużo, ale no niestety są ludzie starzy, o gadziej skórze, ciężko im się przeistoczyć, wrzeszczą, krzyczą, bo jak matka wrzeszczy na dziecko niepełnosprawne, no to dziecko ucieka z domu, przepraszam bardzo, a dziecko też ma swój świat, dziecko też chce mieć swój świat i nie może być niewolnikiem matki, bo to nie jest dziecko z zespołem Downa, tylko każdy człowiek może mieć jakąś niepełnosprawność. Jeżeli człowiek ma niepełnosprawność, a chce robić według swoich pomysłów, myśli, świadomie, tak jak tutaj, to niech tak postępuje. Tutaj mówimy o chrzcie, że chrzest przyjmuje osoba dojrzała, bo chce, prawda, Mieszko pierwszy, bo chce przyjąć chrzest, bo chce, świadomie. No to nawet jak do Mormonów pójdziecie, bo tutaj jak Obama przyjechał tutaj do Polski, to widziałam też Mormonów wczoraj biegli od strony metra, jakieś tam pakunki mieli, jakieś coś. To nawet u Mormonów jak się chrzci, to nie jako baby, małe dziecko, tylko co najmniej 12 lat, żeby dziecko było, człowiek świadomy, żeby był. Żeby człowiek był świadomy. Czego nie praktykuje się w kościele rzymskokatolickim, czego nie praktykuje się w papieskim kościele rzymskolacińskim. Także widzicie państwo, wstyd komuś coś na chama, na siłę narzucać. Tak samo i z tą wiarą. Już teraz za dużo ludzi w ogóle w Boga nie wierzy. Teraz jest za późno. Także religia jak cokolwiek robi, to to nie jest misjonarstwo Jahwe. To nie jest czytanie Biblii. To nie jest naśladownictwo Boże. To jest tylko kompromitacja. Więc wszyscy jak na patelni widzą złe wzorce, że nawet często zdarza się tak, że ludzie ateiści lepsi są życiowo niż ci, bo to leżą, piją, denaturaty, wrzeszczą, krzyczą i dlatego mówię o tych awanturach, mówię o tych kłótniach, mówię o tych krzykach w domu, że no, wrzaski są u Moherowych, wrzaski. Tutaj u nas na Saskiej 42 mieszkania, 16, babszczyl na dzieci wrzeszczy. Tu nawet na naszego kurczaczka, na tego Dawidka, tu wyskoczyła przez bramkę jak pies, chciała aż przez bramkę przeskoczyć, bo szamotała tą bramką, bo się zatrzasnęły drzwi bramki. I zaczęła tutaj, wyleciała na ulicę. Ja mówię, babo, won, gdzie? Do czego to podobne? Dziecko jest niepełnosprawne, nie wolno. A kysz. I babszczyl tu uciekł do domu z powrotem, ale w międzyczasie i jej mąż tu przyleciał. No w ogóle skandal, proszę państwa. Żeby ludzie, którzy chodzą do kościoła, modlą się pod figurą, to żeby mieli diabła za skórą tu w Warszawie nad Wisłą pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem Gdańskim i Czechosłowacją, czyli że pomiędzy Bugiem i Odrą Gdańskim i Krakowem.